Your friend is speak Polish? Yeah, he speaks Polish. I'm English. You're just holding camera in the right hand. With the I'm right just hand. Taking the dangerous risks. Oh well. That helps. Well, I'll see you tomorrow. Okay, then. Thank you. To był straszny dzień. Noc 17 na 18 właściwie. Na samym natarcie dużo poniesiemy straty w pierwszych dniach. 18 na 19. Bardzo duże straty. Ale za to jutro będziemy na antenie 3 godziny. Przez tydzień nic nie jadłem i nic nie piłem. Człowiek był w takim napięciu, że człowiek nie myślał w ogóle o jedzeniu, nie myślał w ogóle o żadnych fizjologicznych potrzebach. Nie było tego. Człowiek był kompletnie w innym świecie, kompletnie w innej sytuacji. Cambridge in England, and at this memorial service here I'm representing the Royal British Legion. If you're in a battle zone, you're supposed to be completely neutral. Your job is the human beings that were there. On these days like this, as though so few of us went over and a lot of us are gone, I've got no comrades to sort of come in for these celebrations. So the Polish 2nd Corps, 3rd Division, said, "Jack, look, we're going to adopt you, son. You come to Poland with us." So when I came back to Poland with that battle standard, and they made me an honorary member of the 22nd Brigade, I also earned the Silver Badge of Honor from the Polish people, which I'm rather proud that I don't speak Polish. But what I saw and what you hear now, the things that really happened, a lot of the atrocities you saw, and a lot you didn't see. That was all in secret. We didn't know where we're going, what we're going to do, what we're going to face. You can't explain battle, what it was there. And you know, you look at this, you can see leg there, head there, arms there, you know, like that, you know. And you're walking forwards and think, you know, well, mine is next, I'll be next one like that. You don't know from one minute to another what's going to happen. When you think they've got no home, they're away from home, they're fighting for something that they're going to get it, and when they do, they die in a strange land with nobody with them, and then they're just put in there. It's very sad in a lot of the cases. Now, no, he missed me that time. Yeah, again he missed me. Rotten shots, aren't they? This is the Soviets just to fly their ruddy flag on there. Let's go a bit forward. I wonder if I can get anybody. Okay. Stamtąd artyleria nasza strzelała tutaj właśnie gdzieś w tym kierunku. W czasie samej akcji, ja byłem z radiooperator, ale chłopcy inni tośmy tam świece dymne palili i artylerium, panie, układali szmaty na lufy i wodę lali i strzelali. Warunki, jak widzicie, okropne. Trzeba było przejść tą linię, żeby się dostać do Rzymu i dalej. Oni tylko, że alianci chcieli na Rzym uwolnić, żeby Rzym, droga wolna na Rzym, a trzeba było na przeszkodzie stało Monte Cassino. And just a way you could shoot night time, because they see you from the top. When they shoot at night, you say from machine guns or cannons, you could see a little bit flame. Nawet gdyby spadochroniarzy tam spuszczono, to też by nic nie było, bo tam
tak było wszystko zaminowane, tak byli wstrzelani Niemcy, że tam absolutnie człowiek nie mógł się pokazać, bo z miejsca ginął. Nic dziwnego, że tylu zginęło. Doctor said, we'll take in the worst to allow them to die by clean sheets. I say, just imagine, you get a person in and the only help you can give is to give them clean sheets, and that's a luxury. That was a luxury for them. Now Germans shoot even the Red Cross, so you can imagine how it was. It's absolutely. Wojna trwała długo. Myśmy się czuli zmęczeni i Niemcy chyba więcej zmęczeni. Niemcy, z którymi się byli, była pierwsza dywizja spadochronowa imienia Hermana Göringa Własna. Oni byli doskonali żołnierze. Ja uważam, że byli najlepsi żołnierze, którzy walczyli w tej wojnie, dlatego mieli te wszystkie sukcesy. I dlatego to trudno i było z nimi walczyć. Ale ja myślę poważnie, że nasza drużyna dorównywała im. Ja miałem myszkę w skronie, co mnie karmił Żyda. Jakie to było mądre stworzenie, jak miał być nalot już na nasze nieprzyjacielskie, na nasze stanowiska ogniowe, to myszka bo, już była w dziurze w skronie. A za chwilę się słyszał naloty samolotów nieprzyjacielskich. Już. Cały czas widziałem klasztor, widziałem klasztor i wszystko, co się działo na klasztorze, w tym sensie, że wiedziałem, że strzelają do tego klasztoru, prawda? Z jednej strony, z drugiej strony, ale zdobycie klasztoru było właściwie dopiero 18, w tym sensie, że tam doszedł nasz patron wojskowy, zatknął tą polską chorągiew i angielską i wtedy już Niemcy wyszli stamtąd, ci, którzy tam jeszcze byli. I wtedy można było powiedzieć 18 dopiero, że naprawdę Monte Cassino jest zdobyte. Ale to było okupione nieprawdopodobną ilością żołnierskiej, porządnej polskiej krwi. Ale nie było innego wyjścia. Zawsze tak jest, że na wojnie musi ktoś zginąć. A dopiero jak się jest na górze, tam na górze tej Monte Cassinskiej, dopiero widać, jak straszny to był teren i jak trudno było ten teren zdobyć i opanować. Słuchaj, Bolek, i tutaj jeszcze jedno trzeba powiedzieć, bardzo duże nasilenie ognia na bardzo mały odcinek frontu. Z tym, że dzięki temu zdobyliśmy symbol walki we Włoszech. I nam się udało ten symbol walki zdobyć. Bo w przeciwnym razie w ogóle by nie widzieli, żeśmy we Włoszech byli, żeśmy brali udział w bitwie. Siedzę tam na krześle, patrzę, a tu mój kolega, koło którego ja leżałem w Iraku, pod namiotem. Później mi ktoś opowiadał, mówi, że Franek zginął, na moich rękach zmarł. No, trzeba powiedzieć, było bardzo duże koleżeństwo. Jeden drugiego bronił, ratował jak mógł.